Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Codzienna modlitwa ofiarowania się Najświętszemu obliczu Pana Jezusa. Najświętsze oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen. Akty uwielbienia. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w majestacie i piękności. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze przemienione na taborze. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w trudach apostolskich. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w krwawym pocie przekonaniu. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w upokorzeniach podczas męki. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze
w chwale zmartwychwstania. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w blasku wiecznej chwały. Akty ofiarowania. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszom w czyśćcu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. O Jezu, dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego panowania miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twego boskiego oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego boskiego oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twojej miłosiernej miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Jezu, jedyna miłości serca mojego.
wezwanie, pocieszycielu dusz naszych, jedyna pociechu smutnej duszy mojej, światło światłości, Duchu Święty, proszę Cię przez niepojętą dobroć Twoją, przyjdź do serca mego i łaską Twoją oczyść je, zapal w nim miłość boską i oświeć je, ażeby w rozpamiętywaniu prawd Twoich wiecznych wszystkie swoje błędy poznało i powstało z nich skutecznie. Najświętsza Panno Maryjo i Święty Józefie, błagam Was o przyczynę za mną i opiekę. Tym oto sposobem docieramy do końca Ewangelii Janowej, do ostatnich dwóch rozdziałów, w których Jan opisuje spotkania Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami, uczennicami. Przekazuje treści związane ze zmartwychwstaniem Jezusa. Pokazuje, jak Jezus się objawia uczennicom, uczniom, jak przy okazji objawienia zazwyczaj im jakąś misję udziela, do czegoś posyła. Praktycznie dla tych, którzy rekolekcje ignacjańskie całe przeszli, konferencja jest takim czwartym tygodniem w pigułce. Czyli ostatnim tygodniem ćwiczeń ignacjańskich, ale w takiej pigułeczce jednej konferencji, która jutro zamieni się także waszą medytację, czy dla tych, którzy już to praktykują, kontemplację ewangeliczną. Można sobie wybrać dowolną z tych scen, która jakoś najbardziej będzie przemawiać i w niej potrwać na tej jutrzejszej porannej modlitwie. Patrząc na Zmartwychwstałego, na jego spotkania, właśnie można zauważyć taki pewien, jak gdyby, podobny schemat tych spotkań. Zaczyna się od pewnego opisu sytuacji ludzi, uczniów Jezusowych, którzy po śmierci Jezusa są ogarnięci smutkiem, lękiem, niewiarą. Są przygnębieni. Więc językiem Ignacego są w strapieniu duchowym. Jezus często ukazuje się im nierozpoznawalny w pierwszym momencie. Dopiero w następnym kroku, po takich czy innych znakach, bywa rozpoznany. I często wtedy już znika, zostawiając tylko misję do spełnienia. Szczególnie związana z głoszeniem o Jego zmartwychwstaniu, z dzieleniem się radością tego spotkania. Czyli spotkanie z zmartwychwstałym nigdy nie zamyka w sobie tego ucznia, który spotyka Jezusa zmartwychwstałego. To nie jest przeżywanie egoistyczne tej radości. Ta radość jest zawsze do dzielenia się. I zaczyna się opis od Marii Magdaleny i Piotra z Janem, których Maria Magdalena sprowadza do pustego grobu. Jeszcze kiedy jest ciemno, owa kobieta, tak miłująca Jezusa, udaje się do grobu i widzi, że kamień jest odsunięty. Nawet nie sprawdza, co się tam stało z tym odsuniętym kamieniem, co tam jest w środku. Po prostu momentalnie biegnie z tą informacją do Piotra i Jana. I biegnie ze swoim własnym komentarzem tego, co zobaczyła. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. To jest jej interpretacja tego, co zobaczyła. Odsunięty kamień. Zaraz, że zabrano Pana Jezusa i nie wiedzą, gdzie go położono. Mówi o liczbie mnogiej, to nie jest pluralis majestaticum, żeby siebie tak uważała jak papieża, tylko prawdopodobnie były też tam gdzieś inne niewiasty albo je po drodze zawiadomiła. I one też nie wiedziały, co się z nim stało. Natomiast Jan z Piotrem poszli do grobu, potem jakiś czas obydwaj biegli, a potem już tylko Jan biegł, a Piotr szedł. Stąd Jan pierwszy dotarł do grobu. Zobaczył to, co Maria Magdalena przekazała, ale do grobu nie wchodzi, tylko czeka na Piotra. I kiedy ten dotrze, wchodzi do wnętrza, widzą płótna, chustę. I wtedy wchodzi także Jan i uwierzyli. Nie jest to wiara w to, co powiedziała Maria Magdalena, że uwierzyli, że w końcu faktycznie zabrano tego Pana Jezusa i nie wiadomo, gdzie on jest. Nie. Widząc te płótna i chustę,
widzą, że to nie może być coś tak zostawione przez kogoś, kto ukradł ciało. Sposób, w jaki te chusty i płótna leżą, świadczy o tym, że osoba zniknęła inaczej. Uwierzyli w słowa Jezusa wcześniejsze. Uwierzyli w Jego zapowiedzi. Jeszcze Go nie spotkali, ale już się wiara w nich odrodziła. I wracają do siebie. I obserwując tą scenę, można by się zastanawiać, co oni odczuwali, zdążając do grobu. Można by się zastanawiać, dlaczego Jan wyprzedził Piotra i przybył pierwszy. Czy dlatego, że był młodziankiem i miał więcej kondycji? Czy Piotr się zasapał? Też był rybakiem i też miał niezłą kondycję. Czy Piotra hamowała myśl o zaparciu się? Co teraz będzie? Jeśli jego nie ukradli, tylko on żyje, może się już mu rodziło w sercu nadzieja, że Jezus może być żywy. No ale jeśli żywy, to co mi powie teraz? Może było to, może nie. W niebie się dowiemy, jeśli nas to jeszcze będzie interesowało. Natomiast Jan dobiega pierwszy, ale nie wchodzi do grobu. Sam to opisując, chcę podkreślić właśnie autorytet prymatu Piotrowego. Czeka na Piotra, żeby go pierwszego wpuścić. Nie jest tak, że ministranci wchodzą pierwszy, na końcu kapłan czy biskup, więc Jan wejdzie jako ministrant, a na końcu Piotr. Tutaj jest inna forma. Chcę autorytet Piotrowy podkreślić, że Piotr najpierw zlustruje, co jest w grobie. Natomiast to, co jest ważne, to to, że obydwaj biegną do źródeł swojego nowego życia. Jest to zdążanie do nowej nadziei, którą zgubili podczas męki. I jeden, i drugi zgubili nadzieję. Na różny sposób mękę przeżywali. To można z tych wcześniejszych rozdziałów zobaczyć. Jan był pod krzyżem, Piotr gdzieś zniknął, nie było go, pogubił się w tym wszystkim. Ale obydwaj potrzebują spotkania zmartwychwstałego. I tak jest także w życiu naszym. Na różny sposób się zachowujemy wobec krzyża Jezusowego. Jedni z nas potrafią być pod tym krzyżem aż do końca, jak Jan, Maryja, niewiasty. Innych tych krzyż przerasta, uciekają, chowają się przed nim. Ale i jedni, i drudzy potrzebują spotkania zmartwychwstałego. Każdy z nas potrzebuje spotkania, które daje pokój i nadzieję w naszym zagubieniu. Potrzebuje tego, co przynosi zmartwychwstanie. Jezus był solidarny z ludzkością umierając i Jezus jest solidarny z ludzkością zmartwychwstając. Myśmy Go ukrzyżowali, nie Żydzi, my, ale On, kiedy powstaje z grobu, także nas do nowego życia powołuje. Nie wypomina nam tego, żeśmy Go ukrzyżowali albo na ukrzyżowaniu pozwolili uciekając. Przychodzi. Druga scena to jest Maria Magdalena, która w końcu wraca do tegoż grobu i jest dalszy opis już o niej. Jest to najbardziej osobiste spotkanie zmartwychwstałego z jakimś swoim uczniem czy uczennicą. Przynajmniej z tych opisów, które mamy. Dosyć intymne jest także z Piotrem nad tym brzegiem, ale to chyba jeszcze bardziej. Pamiętajmy, kim jest ta kobieta. To jest ta, którą Jezus wyzwolił ze zniewolenia demonicznego i to jest ta, która w Nim odnalazła prawdziwy sens życia. On był sensem jej życia. I On umarł. I ona była przy śmierci pod krzyżem. Smutek, jaki ją ogarnął, przebija z tego spotkania przy grobie. Z tej interpretacji już wcześniejszej, i teraz z rozmowy z aniołami i z nieznajomym. Słyszę od aniołów, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedź podobna jak do apostołów zaniesiona. Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Nie mówi, zabrano Jezusa Chrystusa, Jezusa z Nazaretu. Zabrano Pana. Nie, mówi, zabrano Pana mego. Ktoś, kto był jej bardzo bliski, nie ma go. Zniknął.
nie wie, gdzie może być. To jest powód smutku. I kiedy spotyka nieznajomego, wyglądającego na ogrodnika, też słyszy podobne pytanie, ale szersze. Niewiasto, czemu płaczesz? I dodaje Jezus, kogo szukasz? Jezus zauważa jej szukanie. Nie tylko pyta o przyczynę płaczu, ale także o sposób, w jaki chce ten płacz rozwiązać. Kogo szukasz, by ten płacz zniknął? Ona go zbywa nielogiczną propozycją. Zupełnie nielogiczna jest ta kobieta w tym momencie. Ale tacy bywamy w takich sytuacjach. Jeżeli ty go zabrałeś, powiedz, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Kobito, jak ty go weźmiesz? Przynajmniej 80 kilo żywego chłopa ciężko by była, co dopiero umarłego, wziąć. Brak logiki. Ona jest tak po prostu przeżywająca to, że nie myśli logicznie, myśli swoimi emocjami. Jeśli go ty zabrałeś, to powiedz, ja sobie go wezmę. I zwróćmy jeszcze uwagę na inny aspekt tego spotkania. Ta kobieta jest ciągle wpatrzona w grób. I to podkreśla jej smutek. Kiedy się pierwszy raz obejrzała, przestała patrzeć na grób, zobaczyła nieznajomego. Myśląc, że to ogrodnik. Nie wiemy, czy aż tak była zapłakana, że go nie rozpoznała zupełnie, czy Pan Jezus był w kapeluszu i z łopatą, jak go na jednym z obrazów można zobaczyć w Rytwianach koło Staszowa, w klasztorze pokamedulskim. Jest obraz. Pan Jezus w takim słomkowym kapeluszu, z łopatą i Maria Magdalena. Może to i tak wygląda. Nie opisuje tego Jan, ale porozmawiała z nim chwilę i znowu w grób. Czyli to, co jest tutaj ważne i z naszego punktu widzenia, ona szuka Jezusa, szuka swego mistrza, ale według swojego schematu. I stąd go nie rozpoznaje. Ona ma taki utarty schemat, taki szablon, jak ten Jezus ma tu się znaleźć, jak ma wyglądać, że jak przychodzi, tego nie rozpoznaje. Bo ma kapelusz sumkowy i łopatę. I tak się często w naszym życiu zdarza. Mamy takie schematy Pana Jezusa i tego, jak powinien przyjść, że On siedzi obok nas, stoi, a my ciągle gdzieś tam patrzymy i szukamy za kimś innym. I jeszcze narzekamy, że Go nie ma. Po jakich znakach Go w końcu Maria Magdalena rozpoznaje? Te znaki są też ważne. Jan je przytacza po to, żeby jego adresaci wiedzieli, jak oni Go mogą spotkać i żebyśmy też wiedzieli, jak Go możemy spotkać. Po rozmowie, chociaż Jezus już pytanie zadał, jeszcze go nie rozpoznała, ale kiedy powiedział Miriam czy Mario, rozpoznaje. Po tym prostym słowie, po tym imieniu. Dlaczego? Jezus każdego z uczniów i uczennic nazywał po imieniu. Nie mówił bracie Piotrze, czy jego ekscelencjo Piotrze, bo papież w końcu. Nie mówił panno Magdaleno, Pani Zuzanno. Nie, mówił po imieniu do nich, jak do kogoś bliskiego. I kiedy się mówi imię kogoś, kogo się kocha, z kim się jest zżytym, to w to słowo wchodzi całe uczucie nasze, jeśli jesteśmy normalni. I tak się zwracamy do siebie. Jest w tym uczucie. Nasza miłość, ciepło do tej osoby. I nasze imię jest inaczej wymawiane przez różne osoby. Może być ciepło wypowiedziane Tadeusz i mało ciepło Tadziu. Choć teoretycznie Tadziu jest cieplejszy. Ale może to mówić ktoś, dla którego to Tadziu jest bardzo oficjalny. A ktoś może powiedzieć Tadeusz i brzmi to strasznie ciepło. Nie zależy od tego, czy zdrabniamy imiona, czy nie zdrabniamy, tylko ile serca w to wkładamy. I to się tutaj dzieje. Kiedy Maria z Magdali słyszy swoje imię, czuje w tym imieniu całą miłość Jezusa do siebie, którą tak dobrze znała. I dlatego go rozpoznaje.
Nie wiem, czy wy już znacie głos Jezusa wypowiadającego wasze imię. Jeśli nie, może warto jutro na rannej kontemplacji o to poprosić, żeby was nazwał po imieniu, żebyście tego głosu z żadnym innym nie mieszali. Oblicze boskie, Zbawce naszego, za grzechy świata strasznie zranione, żeś synów ludzkich na
uwielbienia nazwany złotą strzałą. Niech będzie na wieki chwalona, błogosławiona, czczona, wielbiona, najświętsza, najczcigodniejsza, najchwalebniejsza, niepojęte, niewymowne imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk boskich i przez najświętsze serce Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Amen. Akt ofiarowania. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci przenajdroższe oblicze Zbawiciela. Wejrzyj na Jego rany, a zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Napełnij nas świętym pokojem oraz racz mi udzielić tej łaski, o którą Cię proszę przez serce Jezusa, najmilszego Syna Twego. Ofiaruję Ci, powtórę, boskie oblicze, na cześć i chwałę Twojego świętego imienia i na zbawienie całego świata. Westchnienie. Pozdrawiam, czczę i miłuję oblicze Twe, o Jezu mój kochany, prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatruję się w Ciebie całą siłą duszy mojej i błagam najpokorniej, wyciśnij w niej na nowo Twój boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twym obliczu świętym, aby ono było nam wieżą i fortecą niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam, i niech rozświeci oblicze swe nad nami. Módlmy się. O najłaskawszy Jezu, Tyś powiedział, że prośby nasze przyjmiesz łaskawie. Daj nam taką wiarę, która wszystko otrzymuje, i sam racz dopełnić tego, czego nam w wierze nie dostaje. Przez Twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych, ale i wszystkich tych, których od Twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy, abyśmy Cię wiecznie uwielbiać mogli. Amen. Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
przytłoczone naszymi grzechami, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, znieważone i policzkowane, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, krwawym potem obrane, upadające pod ciężarem krzyża, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, otarte chustą przez pobożną Weronikę na drodze krzyżowej, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, jaśniejące chwałą i pięknością w dzień zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, promieniejące światłością w chwili w niebo wstąpienia, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, w Eucharystii ukryte, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie, zmiłuj się nad nami. Najświętsze oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną radością, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Okaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jasnością bóstwa płonące, zranione, zbite za grzechy moje, okrutne męki cierpiące.
Modlitwa do Najświętszego Oblicza. O uwielbione oblicze Jezusa, jedyna piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie boskie swe podobieństwo, abyś patrząc na duszę Twej oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój umiłowany, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen. Ofiarowanie się Najświętszemu Obliczu. O czci najgodniejsze oblicze Jezusa, ponieważ raczyłeś wybrać dusze nasze, aby się im oddać i my chcemy je Tobie poświęcić. Zdaje się nam, jakobyśmy słyszały Cię, o Jezu, mówiącego do nas. Otwórzcie, siostry, otwórzcie, ukochane oblubienice moje, bo oblicze moje okryte jest rosą, włosy mokre od kropli nocy. Dusze nasze zrozumiały mowę Twej miłości. Pragniemy otrzeć oblicze Twoje i pocieszać Cię za obojętność grzeszników, dla których jesteś wciąż jeszcze jakoby zakryty, uważany za godnego wzgardy. O oblicze, piękniejsze nad lilie i róże wiosenne, Tyś się nie zakryło przed nami, łzy przesłaniające boskie Twe oczy. Zdają się nam najcudowniejszymi brylantami, za których cenę odkupimy dusze naszych braci. Z ust Twych ukochanych słyszymy skargę miłości. Rozumiemy, że pragnienie, które Cię trawi, jest pragnieniem miłości i chciałybyśmy mieć miłość nieskończoną, by móc je ugasić. Najukochańszy oblubieńcze dusz naszych, gdybyśmy posiadały miłość wszystkich serc, oddałybyśmy ją Tobie. Daj nam więc tę miłość i przyjdź ugasić Twe pragnienie w sercach Twych małych oblubienic. Dusz, o Panie, dusz nam potrzeba, zwłaszcza dusz apostołów i męczenników, abyśmy za ich pośrednictwem rozpaliły Twą miłością całe rzesze biednych grzeszników. Przenajdroższe oblicze, Ty nam dasz tę łaskę, zapominając o wygnaniu naszym nad brzegami rzek Babilonu. Śpiewać będziemy najcudowniejsze pieśni. Z oczu mego Pana
I'm